Nasz region był dość płodny, jeśli można tak powiedzieć, w osoby, które no naprawdę wpłynęły w pewien sposób na bieg i losy świata. I wcale nie trzeba pochodzić z wielkiego miasta, z wielkiej metropolii, żeby dokonać spektakularnych czynów. Jak czytałem sobie tutaj te biografie, to upór, samozaparcie, ciężka praca. I nawet osoby, które wychowywały się w naprawdę trudnych warunkach finansowych, wspięły się, można powiedzieć, na sam szczyt. Daleko nie szukając, miejscowość Dusocin, rok 1850, przychodzi na świat Ludwik Rydyger. Niewiele wiem na temat jego dzieciństwa, jeszcze mniej na temat początków jego nauki. Wiemy, że uczył się w Gimnazjum Królewskim w Chełmnie w XIX wieku, podczas zaborów. Wyjątkowa to była szkoła, trafił tam na wyjątkowych ludzi i pedagogów. Między innymi do tego stopnia, że były tam przez Prusaków dopuszczane lekcje języka polskiego. Jak wiemy z jego pamiętników, listów i badań biograficznych, sposobił się do służby wojskowej. Chciał być żołnierzem. Niemniej wychowanie w tradycjach katolickich, patriotycznych, jakimi nasiąknął w domu, spowodowały troszeczkę zmianę jego zainteresowań i uczył się na lekarza w Gryfii, Akademia Medyczna w Gryfii. Długa i bardzo szeroka biografia. Czasu antenowego na pewno nie starczy, żeby wszystko przytoczyć. Warto jednak dodać, że pierwsze w historii udane cięcie resekcji żołądka, czyli całkowitego usunięcia żołądka, dokonał Ludwik Rydygier. Oczywiście wcześniej, w 1879 roku, rok wcześniej, był francuski chirurg Pen, który dokonał tego zabiegu, jednak go nie opisał i szeroko nie nagłośnił, tylko powiedział, że tego dokonał i tyle. Rok później, 1880 rok, Ludwik Rydygier własną metodą dokonał takiegoż zabiegu, który szczegółowo i skrupulatnie opisał. Ale rok po Rydygierze, w 1881 roku, pojawia się postać niemieckiego chirurga Bill Rotha, który niejako zabrał tą palmę pierwszeństwa Rydygierowi. Proszę sobie wyobrazić, doszło do sporu na drodze sądowej i komisji lekarskich, których Rydygier walczył o prawa autorskie do prymatu pierwszeństwa jako człowieka, który jako pierwszy dokonał udanej resekcji żołądka. Trudno sądzić, czy wygrał. Formalnie może i tak. Niemniej zachodnia część Europy ten zabieg nazywa metodą Billerota. Na ziemiach Polski na wschód metoda Rydgiera. Rydger na tym się zatrzymał. To był absolutny pasjonat i mistrz swojego fachu. Leczenie chorób wrzodowych postępem wykazał się to już na terenach Chełmna, gdzie dokonywał takich operacji. Warto dodać, że założył swój własny szpital. On, będąc na praktykach w Chełmnie, odbywał je w szpitalu zakonnym, w którym nie można było świadczyć pomocy medycznej po zmroku, z uwagi na regułę zakonną. Warunki były fatalne, chciał się temu sprzeciwstawić, a że już pieniążków wówczas troszeczkę było, otworzył własną klinikę medyczną na ulicy Dworcowej. Wybucha wojna, Ludwik Rydygier jest skierowany na front. W Brnie dowodzi szpitalem wojskowym podczas I wojny światowej. Kiedy ten konflikt został wygaszony, powraca na ziemie polskie. I tutaj, między innymi w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, przyczynia się jako jeden z pierwszych do tworzenia podstaw, zrębów służby wojskowej w Polsce. Oczywiście nie zaprzestaje swojej pasji medycznej, kontynuuje i rozwija jako już po habilitacji doktor habilitowany, później profesor już na Uniwersytecie Lwowskim. Umiera w 1920 roku wielki człowiek z małego miasta.